Jesteśmy tutaj już od zeszłej soboty, czyli 13 dni, tak to wychodzi. Jest parę osób, które tutaj z nami jest od samego początku. Większość ekipy się wymieniała, z dnia na dzień przyjeżdża nas coraz więcej, teraz jest nas około 70 osób. Parę dni było bardzo przyjemnych, było prawie wiosennie, 0, minus 2, więc nie tak zimno. Ostatnie dwa dni no, dał nam trochę do wiwatu, bo dzisiaj zeszła temperatura w nocy około minus 20 i najbliższe prognozy sugerują jeszcze niższe temperatury. Ale panie nagotowały. Całe dwa dni myślałyśmy. My od trzech dni decyzję podejmujemy, jechać czy nie jechać. Jak usłyszeliśmy, że najmroźniejsza noc, wodę gorącą. Teraz była najmroźniejsza, tak? Ale ona taka bardzo gorąca. A dzisiaj najcieplej od niedzie. Gotowana woda z Legionowa. A bigos tam jest gorący. Przynieść panu? Nie, dziękuję. Ale dlaczego nie? Moja kawa rano. Muszę dojść do siebie. A to jest rano w tej chwili? Ale proszę, bo może ten garnek w takim razie tu przyniesiemy, żeby był gorący. Kurka, czy pani nie przepali? No ale duch na rodzie nie upada. Jesteśmy rozgrzani duchem. Zostało nam jeszcze parę dni bronienia Doliny Rozpudy. Coraz więcej ludzi do nas przyjeżdża z okolicy, która nam mówi, słuchajcie, zajebiście, że tutaj jesteście. Fajnie, że przyjechaliście z całej Polski, żeby bronić naszą dolinę i trochę nam wstyd, że sami nie byliśmy jej w stanie obronić. Do nas rozgrzewa, przynoszą nam ciepłe posiłki, koce, swetry. Także nawet gdybyśmy mieli tutaj do wiosny siedzieć, na pewno byśmy wytrzymali. Co z tym garkiem? Zanieść tam na stół. To jest gorące, uważaj. Zwań, bo to ucho jest tutaj cały czas na ognie. To, bo gorące to pobiera, trzeba wziąć poślizgno. Gazetę, wiesz? Spiła rękawiczka od tego garnka. To takie robotnicze. Jeden to może do termosów wlejemy. Gar pod samochód. I gorący krupnik tutaj, kto tam potrzebuje? Gdzie ten samochód państwa? A samochód tam stoi. A mogę pocukrować, czy wyjdzie? No więc tak, wchodzimy na dwóch lążach, potem zapewne spuszczamy linę, małpujemy, stawiamy platformy na wysokości około 25 metrów, 30, coś koło tego. Jest ekipa wspinaczy, około 10 osób, które są, wiedzą o co chodzi. Na tych platformach są rozstawione namioty. Tam nocujemy. Jest zimno, troszkę buja, ciasno, bo są małe namioty, no poza tym tyle, no jest naprawdę zimno, ale ciepłe śpiwory i dajemy radę. Platform w tym momencie jest 5. Są 4 namioty, jedna platforma zrobiona z płachty.
Dzisiaj będzie wjeżdżać jeszcze jedna. Poza tym są rozmieszczone ławeczki, na które można wejść i dużo zwisalin z drzew, na które też można bardzo szybko wejść i stawiać opór, powiedzmy, do nocy. Jedź po prostu. Dobra. Ważny moment, żeby to wjechało tak jak należy między gałęziami. Stop. Rękawiczka czy jest? No, no możecie. Tylko wy ją teraz trzymacie, tu już nie ma żadnej blokady, nie? I co, jeszcze ci luzować? No jeszcze luzuj. Ona jest oparta chyba. Do przodu musisz najpierw trochę pociągnąć, potem do tyłu. Tak. Kuba, ona jest oparta. Jest oparta. Co? Ona jest oparta. Jest oparta. Nie słyszę. Na gałęzi jest. Jest oparta o gałąź. No a poluzujemy jeszcze mu? Co, muś to, coś to da tam? Nie, to by się... Nie, ona już lisi i tak, nie? Za bloki, bo jak tak, bo jest tak. Naciągnijmy to. Dobra. Dobra, to ja przywieszam ten punkt po prostu. Znaczy, jeżeli nie zetną drzew, na których będziemy, jak to było na Górze Świętej Anny, to nie ma możliwości na zdjęcia stamtąd, ponieważ nie ma takich wysokich wysięgników, które mogłyby tu wjechać bez wycinania drzew. W obozie jest na chwilę obecną około 70 osób, z tym, że przewinęło się myślę, że ponad 200, ponieważ cały czas ludzie przyjeżdżają i wyjeżdżają. Na szczęście więcej przyjeżdża niż wyjeżdża. Zajmuję się tutaj transportem i można powiedzieć rejestracją. Troszkę to źle brzmi, ale generalnie oprowadzaniem ludzi, wprowadzaniem ich jak gdyby w warunki obozowiska, jak to wszystko leci jak, i czym się to wszystkim, no jakie ma to, jakie ma to zasady, jakie ma to obowiązki itd. itd. Obóz jest w tym miejscu tutaj, on jest ograniczony tymi takimi taśmami. Te taśmy troszkę się pozrywały, ale my zaraz to będziemy o tak. Jeżeli byście się rozbijali poza tą taśmą, to weźcie tą taśmę jakoś tak, żeby nie było na zasadzie takie, że są namioty poza obozowiskiem. Tak? Obecną tam jest ubikacja. Za tym namiotem tamtym. Tu są trzy beczki, można sobie, jest herbata w tych. Nie, my improwizację to mamy we własnym zakresie. Mamy tak? Macie swoje. Wszystko tego. Tak. Ale jakby cokolwiek, to jest główne, takie można powiedzieć ognisko rodzinne, że tak powiem. Druga beczka jest... siebie plus jeszcze, żeby poczęstować. O, bardzo. Znaczy jedzenie mamy, słuchajcie, tutaj cały czas ludzie po prostu dowożą, także jest dosyć tego jedzenia dużo. Z tyłu jest po prostu druga beczka, taka już tam ludzie sobie już mają dosyć tego siedzenia, tutaj takiego harmidulem, to po prostu idą sobie do tej drugiej beczki. Tam są namioty, tak, u góry są namioty. Tutaj są też namioty, jest tutaj jakiś jeden tam. W tych namiotach, jeżeli chodzi o potencjalne uderzenie pilarzy, to po prostu ludzie na namiotach śpią po dwie osoby tam. To są takie, można powiedzieć, orlie gniazda, tak? Z tych orli gniazd po prostu przeciągnięte są liny do drzew obok. Trzy, cztery drzewa po bokach są związane tą liną, spięte. I wtedy, kiedy zaczyna być atak pilarzy, człowiek wchodzi na tą linę i wtedy broni dwóch drzew, ponieważ odcięcie każdego drzewa powoduje, tego pilarz musi się zastanowić, czy tak. Uderzenie ma być tutaj, ponieważ to jest te są drzewa, które są do wycięcia, są takimi poznaczone. Tak, poznaczone, bo to jest cały pas do liny. Dolina Rozpudy jest w ogóle tam. To jak jest daleko? Pół kilometra do doliny, a później jeżeli chcecie do samej rzeki dojść, bo jest zamarznięte i powinniście pójść, bo trzeba to zobaczyć. Dwa lata temu płynęliśmy kajakiem. Właśnie, to teraz jest zamarznięte, wszystko, no to można podejść, tylko żebyście za daleko, za blisko nie podchodzili. Jak będzie tam już tego, to podejdźcie sobie brzegiem jakoś tam, po prostu, żebyście nie weszli, żebyście nie wpierdzieliło was, nie? Poczekaj, co jest jeszcze?
to się macie jeszcze jakieś pytania? Może się nie będziemy już męczyć. Tak. Dobra, to słuchajcie. Jak chcecie, to możecie się, rozbijcie się, możecie herbatkę, pójdźcie sobie na rozbudę. No to idziemy się przybliżymy, bo i tak podróżnych jesteśmy. Słuchajcie, ja jeszcze będę musiał was zapisać. Tak, to weźcie się, rozbijcie tego, podejdźcie tam. Dobra, to weźcie mnie, no to na chwilę do bazy się przejadę i się ogrzeję. Ciasto? No dobra, to cześć. Zatem jak pługa, to wiele masz ty jest. Mam to nie wiem, Kierek. O, kurwa, jak pługa, to się ty masz. Mam to być Kierek. Tak, ale to złóżcie wszystko na jedno. No i kofinu mam. Tam jeszcze herbatę owocową. Akurat się tej to podraw dodadzą czy coś. No nie wiem. Ostatnio jak dodali do herbaty, to umarł pierd. Mogę odciąć tam jedną z jakiejś herbaty. Oddam swoje, bo ja i tak chcę zrobić, żeby też nie będę miał tylko upłyn. Dobra. To musi być tak. Byłem na pytanie nie odpowiadał. Jestem gdzieś, Sancho? Dojedź, proszę cię, dojedź. Przyjechałem w poniedziałek rano. W niedzielę wieczór wyjechaliśmy z Wrocławia i jestem tutaj w zasadzie od poniedziałku rano do teraz. Czyli do... Jaki dzień mamy? Czwartek. Do czwartku. No na początku było tak około zera, czyli w zasadzie bardzo przyjemnie, a teraz naprawdę zimno. W nocy tak myślę, że około minus 20. Mhm. A jak większość osób tutaj daje sobie radę z tym zimnym? No podstawa to jest przede wszystkim gruby śpiwór, do tego koce, izolacja od ziemi, niektórzy jakieś MRC-ty. No bardzo różne sposoby, też jakieś rozgrzewacze takie chemiczne, no ale odmrożeń nie ma, także wszystko jest ok. Znajdujemy się w naszej ubikacji. Ubikacja, jak na froncie. Już dużo kub, prawie pełno. Ja miałem okazję strać dwa razy. Raz w temperaturze minus 12 stopni, raz w temperaturze minus 22 stopni. Lepiej mi się strało, jak było minus i minus 15 stopni. Także generalnie pupsko odmarza. Są dwie techniki. Jedna technika to jest siedzenie na gazecie zadem w dół, tudzież druga technika jest wejście na deskę i walenie z deski. Problem polega na tym, że jak się wchodzi na deskę i się wali z deski, to się osikuje deskę. I dlatego proponuję i propaguję sranie z deski. Tu idziemy na Dolina Rozpuda akurat, bo to jest ostatnia szansa, czy sowaczysz, nie? Bo jest zamroziona i wtedy można tam chodzić. No idziemy na ofiara wilki, o której jakiś chłopak znalazł parę dni temu. I będziemy oglądać też inne tropy, bo śnieg jest super i dużo można sowaczyć. Ewentualnie jakiś pytak też oglądamy. Będziemy pokazać, tam jest taki fajny stary las, o które wygląda bardzo młode, bo to są sosna takie malutka, ale tak naprawdę jest bardzo stare i jest piękna tej dolina, no tak się warto tam pojechać i zobaczyć. Bardzo dobrze.
Fryderyk i Filip. Filip jest tu i Fryderyk. Kasia. Trzy Kasie, czy są? Nie. Dwie Kasie są. Rafał, Łukasz. Rafał jest. Łukasz. Maria. Patrycja. Patrycja. Siwy i Ania. Czabi. Paweł. Nie. Dominik. Dominik. Dominik! Dobra, to przerzucę łańcuchy do tej. Dzisiaj dzień trochę wolniejszy niż zwykle. Nie mieliśmy rannych rewelacji, tak jak to się zdarzało przez ostatnie kilka dni. Poza wizytą znamienitych gości. Pan profesor Strumiło, który jest tutaj obok nas. Pan Andrzej Gwiazda, który przyjechał wczoraj, spędził z nami noc w obozie wraz z żoną. Jeden news, który może być interesujący, jest taki, że przewodnicząca Rady Ochrony Przyrody powiedziała dzisiaj, że chce podać się do dymisji na znak protestu przeciwko niszczeniu Doliny Rospudy. Na razie tyle. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie przez ostatnie dni, więc być może jeszcze dzisiaj się coś stanie, a póki co grzejemy się przy beczkach i czekamy. Tak, ja wracam. To na razie nasza czwórka jedzie. Nie, będę z nimi podnieść się z farmą. Zrób jeszcze 1000 zdjęć, może jakieś. No kanalami. Nie ładnie, to nie grzeje. Mi się bardzo, bardzo, bardzo rozwinął w niektórych kwestiach, jakby niektórzy księża, nie? To nie jest jakby najciekawszy, najbardziej istotny temat. Uważam osobiście, że to nie jest najbardziej istotny temat religii. To jest to jeden z dużo ważniejszych. Przedkami jakimi, czy bezpośrednio? O której masz? 9.53. A, jutra, no bo... Ja tak sobie codziennie mówię. Nie, już mi kurde łapy śmierdzą, rękawiczki śmierdzą. Powiem, że to od beczki. A, od beczki. Listy są od ludzi, którzy pikietują codziennie pod Ministerstwem Środowiska i napisali, że zostaną tam do końca, dopóki się nasza akcja tutaj nie skończy. To daj coś. Do wariatów? Do wariatów, co się przykuli do drzew. Strasznie wam zazdroszczę, że nie jestem tak zwariowany jak wy, ale zdaje się, że jestem na jak najlepszej drodze. Uśmieszek. W sumie wszyscy jesteście tam jedną wielką rodziną, więc życzę wam dużo ciepła, rodzinnego i oczywiście powodzenia w naszej sprawie. Pozdrowienia, żeglarz z jeziora Necko. Bardzo proszę o to, żebyście traktowali to strasznie poważnie, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważny dzień. I po prostu przez jakąś taką głupią podśmiechujkę możemy rozwalić po prostu wszystko, co tu dotychczas zrobiliśmy. Dlatego jak ktoś idzie na bagna, to traktuje to poważnie. Jak ktoś zostaje, to traktuje to poważnie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się plącze pomiędzy. Po prostu można jechać na wziąć prysznic, można jechać gdzie bądź, można pojechać na zakupy do Augustowa, cokolwiek. Zostają tu tylko wyznaczeni ludzie. Co teraz? Jestem to...
wystaw te znicze i krzyże tutaj i sprawdzić tam samochody oba. Masz ten, masz kluczy. Wystawić drugi. Wszystko trzeba wystawić, zaraz ludziom będziemy rozdawać. To część my weźmiemy tam, pod papę tam. Zaraz tu więcej ludzi dojdzie. Przemek i zrób porządek z samochodami. Tam gdzieś tam. Tylko w tym samochodzie. Nie prowadzi gwiazda. Ja padę teraz tak pytam. Pan, który tyle razy oświadczył, że ci, którzy zabili stoczniowców, prawda, powinni być wytropieni, ukarani, skazani. A jak nas zabijają? Chwileczkę, ja nie dokończyłem, panie Gwiazdo. No, wie pan. No, i ta cały protest, proszę pana, powoduje to, że wstrzymanie obwodnicy znowu 10-15 lat będzie nas zabijali. I to jest moralne, według pana? Proszę odpowiedzieć. No więc, chwileczkę. To teraz ja odpowiem. Tak. Przede wszystkim o tym... To życie Augustowian jest mniej warte niż stoczniowców. No to ja teraz odpowiadam. No. I niech mi pan nie przerywa. Nie przerwę. Tym, bo pan sobie nie pozwolił. Pan nie przerywał, ja panu renic. No. Dobra. No. Więc o tym, że kilkanaście osób rocznie ginie w Augustowie pod tirami. Tak. To wie pan, kiedy się dowiedziałem? No. Dopiero jak się tutaj ekolodzy zaczęli. Od nich. Bo do tej pory ani w telewizji, ani nigdzie o tym nie było ani słowa. Ja mieszkam w Gdańsku. Nie wiem o tym. I do mnie, i do... Chwileczkę proszę mi tutaj nie przerywać. I do nas takie informacje nie dotarły. Pierwsza informacja, która się rozeszła po Polsce, że Augustów i Suwałki są w sytuacji katastrofalnej postawione, dopiero rozeszła się tu z Rozpudy. To jeszcze z 5 lat czekać? Drugie plany, drugie wszystko, to drugie 5 lat. No jeszcze z 1030. A żeby tak pana córka czy żona zginęła pod tirami, co pan wyrobił? Pani, ciekawe. Przede wszystkim to bym brał burmistrza za mordę, że przejście robił. Są takie rzeczy jak... Są takie rzeczy jak światła z guziczkiem. Przychodzi babcia, naciska guzik, po 10 sekundach światła. Chlap, przechodzi babcia przez jezdę. Panie, a ile tyłów idzie, że się zatrzyma? Dopóki światło przejdzie? Jeden stoi, był wypadek, a drugi wyjechał i zabił dziewczynę koło mostu. Do domu! 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 A w tej chwili to właściwie się chyba taka najbardziej taka jak do tej pory spektakularna akcja zderzenia po prostu miejscowych z obozem akurat teraz dzieje. Także jesteśmy tutaj pod bardzo silną presją rozmaitych głosów, które są bardzo agresywne wielokrotnie, bardzo agresywne, imiennie agresywne, obraźliwe dla nas. No ale też pokazują cały taki chaos i nieracjonalność tego myślenia, niestety, myślenia mieszkańców Augustowa o tym, że zbudowanie tej obwodnicy to jest kwestia, nie wiem, roku czy dwóch, co jest kompletną nieprawdą. A po drugie, że protest przeciwko rozkopaniu tej doliny w jakikolwiek sposób, przyczynia się do niedoli mieszkańców Augustowa i tego, jakie zagrożenia niesie ta obwodnica, która jest, bo rozwiązań alternatywnych jest wiele, chociażby tiry na tory. Także oskarżenie ekologów w tej chwili o to, że przez was giną dzieci, bo to słyszymy. No może jest, ja wiem, może jest medialnie mocne, ale no jest pozarozumowe, tak mogę to powiedzieć oględnie.
Nasz Augustów, nasza sprawa, nasza obwodnica. Im tak, i nasz tego. Las i nasza rozpuda. Tak. A wasza tam w Warszawie. My ofiary złożyliśmy już, słyszycie, wy zieloni. My złożyliśmy ofiary. Co tydzień. Na drogach. A wy jakie ofiary? Gdzie ofiary wasze? To, że siedzicie na drzewie jak te palanty? Tak? A co jeszcze ty się odzywasz? Bo ci dał kawę ekolog? Jesteśmy w Dolinie Rozpudy, w obozowisku ekologów. Właśnie mieliśmy okazję uczestniczyć w demonstracji mieszkańców Augustowa, którzy przynieśli krzyże, którzy przynieśli znicze i śpiewali rotę i próbowali nas zakrzyczeć. My w tym razem niestety nie podjęliśmy z nimi bezpośredniego wyzwania, jeżeli chodzi o dyskusję, ponieważ po raz kolejny pokazali kulturę, że nie stać ich na to, żeby unieść się ponad emocje i niestety nie była możliwa merytoryczna dyskusja, dlatego przygotowaliśmy pewną przyjęcie ich, jeżeli oni przychodzą z krzyżami, to my ze zniczami stanęliśmy. To była taka forma właśnie dyskusji, forma dialogu, że również my jesteśmy przeciwni temu, że ludzie giną na ich drodze i jesteśmy jak najbardziej za tym obwodnicą. Macie krzyż! Moja koleżanka zginęła! Proszę, Macie! Zginęła moja koleżanka na tej trasie, proszę. No cześć, raport dzienny z chyba najgorętszego dnia jak do tej pory. Za nami stoi 500-osobowy, no w tej chwili już mniej, był to 500-osobowy tłum rozkrzyczanych, rozemocjonowanych mieszkańców Augustowa, do których nie docierały żadne argumenty. Przyznam osobiście, że miałem największe wyzwanie swojego życia, ponieważ starłem się na żywo przed kamerami TVN24 z tym tłumem. Dużo ciekawych rzeczy się o sobie dowiedziałem, których nie wiedziałem. Między innymi to, że mam 16 lat i jestem gówniarzem, który powinien się uczyć w szkole. I to było najlżejsze ze sformułowań, jakie padło na mój temat. No cóż mogę powiedzieć? Nie możemy rozmawiać w ten sposób.